Moim gościem jest pani Krystyna Szyszko, pedagog, żona wybitnego polskiego naukowca, nauczyciela akademickiego i wielkiego polityka dbającego o dobro Polski, za co zapłacił najwyższą cenę, bo cenę życia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A to jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Jak zginął profesor Szyszko? Co się stało? Pani redaktor, ja wyszłam na chwilę z domu, znaczy na chwilę. Zjedliśmy śniadanie, rozmawialiśmy, zostawiłam męża, pojechałam do sklepu, bo umówiliśmy się, że tam mam jedną rzecz kupić. I wróciłam, bo nie wiem, minęło może 40 minut, godzinę. I zastałam męża, który leżał już i nie żył. Czyli wyszła pani z domu i po 40 minutach wróciła? 40, no może w granicach godziny, no trudno jest mi tak powiedzieć, tak dokładnie. I to było jakoś rano, tak? Tak, to była godzina gdzieś 10, bo mąż się przygotowywał do wyjazdu do Hajnówki na spotkanie przedwyborcze i miał przyjechać po męża samochód. Zresztą przyjechał i zresztą z tym panem próbowaliśmy męża reanimować. No trudno o tym mówić, ale... Tak męża zostało. Ale co się stało? Czy to była robiona sekcja zwłok? Nie. Ja nie wyraziłam zgody, bo... A czy to była śmierć naturalna? Pozostawię pytanie bez odpowiedzi. Mhm. Bo oficjalny... Mamy duże wątpliwości, ale... Mamy, to znaczy kto ma duże wątpliwości? Najbliżsi współpracownicy. Bo oficjalnie podano przyczynę jaką? Zator płucny. Zator płucny, czyli to samo, co w przypadku księdza Blachnickiego. To akurat to nie jest spekulacja, to są fakty, że ksiądz Blachnicki został w ten sposób otruty. Wiemy, że spadkobiercy KGB i FSB mają taki know-how, jeśli chodzi o wywołanie zatoru płucnego. To wiemy po śmierci księdza Blachnickiego. No tutaj nie wiemy. Nie wiemy. Ale czy jakoś ktoś próbuje się dowiedzieć? Jest jakieś prowadzone w tej sprawie śledztwo? Nie. Ja zresztą powiem szczerze, że nie bardzo wierzymy, że w to, że ktokolwiek by to wyjaśnił w tej chwili tak naprawdę, więc nie chcieliśmy ani męża męczyć, że tak powiem, już po śmierci jakimiś sekcją zwłoki i tak dalej. Podjęłam taką decyzję, że nie wyraziłam zgody. Ale ja tutaj miałam w tym programie co najmniej dwa razy profesora Szyszko i pytałam go o to, czy otrzymywał jakieś pogróżki, czy ktoś mu groził, czy ktoś próbował organizować zamach na jego życie. No, nie wiem, czy to aż tak silnie było sformułowane, ale wiem, że była cała szereg akcji podejmowana przeciwko profesorowi. Było chyba otrute psy, podcięte... Tak. Podcięty stary drzewostan, czyli te zamachy. Tak? Pani redaktor, oczywiście były w internecie różnego rodzaju hejty przeciwko mężowi, tak? Łącznie z tym, żeby odstrzelić i tak dalej. To nawet jedna z tak zwanych nawet prawicowych gazet, coś takiego nawet w takim wierszyku jakiś autor ujął w ten sposób. A jaka gazeta? To powiem poza programem. Natomiast oczywiście prawdą jest, że były różnego rodzaju takie dziwne incydenty, które doprowadziły do tego, że w końcu ten pies po roku, bo myśmy tego psa uratowali, ja wiozłam w nocy psa do kliniki, ponieważ zobaczyliśmy, że coś się dzieje i najprawdopodobniej został otruty. Dwa koty zginęły też, ale koty prawdopodobnie gdzieś poszły i gdzieś tam już zginęły poza domem. No nie mamy wiedzy na ten temat. Natomiast rzeczywiście w Tucznie doszło do zniszczenia drzewostanu. I tak jak rozmawiałam z
z prawnikiem znajomym, to powiedział, że to miało wszelkie cechy zamachu, ponieważ tych 30 parę drzew, one tak w takiej jakby otulinie były ustawione, rosły, zostały przycięte, podcięte na pewnej wysokości. One nie zostały zniszczone, żebyśmy my widzieli i żeby one tam, ktoś je tam położył, tak złamał i tak dalej. Nie. One były podcięte. Za dwa dni miał tam się odbyć zjazd ministrów środowiska Unii Europejskiej. A jakoś mówię, opatrzność boska czuwała, że tego wieczora były jakieś podmuchy wiatru. A ponieważ tam mieszkają ludzie bardzo, albo leśnicy, albo bardzo blisko lasu, bo tam jest las bardzo blisko i oni, prawda, mają ten kontakt, więc wiedzą, jak to wszystko wygląda. Ktoś zauważył, że dwa czy trzy drzewa bardzo dziwnie na tej samej wysokości się złamały, jakby zgięły. I poszedł w to miejsce, ponieważ my tam nie mamy z tej strony jakiegoś tam ogrodzenia. Tam tylko takie głazy wytyczają jakby granice działki. I zobaczył, że to jest podcięte. W związku z tym sprawdził dookoła te inne drzewa i natychmiast zatelefonował do męża ktoś i poinformował. Więc żeby nie doszło tam do jakiejś tragedii, to mąż, no bo mąż w Warszawie był, tak, to jest ponad 400 kilometrów, więc no trzeba było tam zabezpieczyć, żeby się coś złego nie wydarzyło. No i tam ci mieszkańcy pobliscy, sąsiedzi, ktoś tam jeszcze dojechał. No i te drzewa, które tak były właśnie w takiej sytuacji, że były podcięte, to oni już doprowadzili do tego, żeby je zgiąć, żeby nie doszło do jakiejś tragedii, żeby nie zabiły kogoś. A tam przychodzą ludzie, tam też dzieci wchodzą i tak dalej, bo to jest przy ulicy, bo blisko jest kościół, prowadzącej do kościoła. Także tam przychodzą ludzie i no, mogło dojść do tragedii. A było jakieś śledztwo prowadzone w tej sprawie? To znaczy umorzone. Umorzone, no tak, typowe. Umorzone. Nie znaleziono sprawcy umorzone. Tak, nieznani sprawcy to jest nieznani bardzo sprawcy, to popularne w Polsce od 1945 roku, jak widać w dalszym ciągu. Ale odbyło się to spotkanie ministrów środowiska. Odbyło się. Odbyło się. Tak, odbyło się. Już bezpiecznie, bo już był teren zabezpieczony. Tak. Proszę powiedzieć, czym naraził się profesor Szyszko i komu? Jakie tutaj pieniądze wchodziły w grę? Bo tutaj chodziły, nie wiem czy to jest plotka, ale w każdym razie mówiło się o tym, że zdaje się Greenpeace tak dostał 30 milionów na to, żeby zniszczyć profesora, żeby odwołać go ze stanowiska. To znaczy my dostaliśmy z dwóch niezależnych źródeł, mąż dostał z dwóch niezależnych źródeł taką informację, że ta organizacja dostała 30 milionów złotych gdzieś tam z zachodu. Nie wiemy jakie źródło, czy Soros, czy ktoś inny, nie wiemy. Zresztą chodziła też taka w formie takiej, no, można powiedzieć, plotki, tak? No ale my nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, czy tak faktycznie było. Są służby w Polsce, które tak naprawdę, nawet jeżeli to była plotka tylko, powinny się tym zająć. A zajęły się? No z tego, co mąż wiedział i co na ten moment wiemy, nie. No pytanie, czy rzeczywiście są służby w Polsce? Tą informacją się nie zajęły, natomiast mąż po jakimś czasie, bo to trwało ileś tam miesięcy, prawda, ten atak na męża z różnych stron. I w pewnym momencie mąż też otrzymał taką informację, że osoba, która z Greenpeace'u jakby no, w cudzysłowie powiem, wynosiła te informacje, no, została przez kogoś tam zadenuncjowana. Jakby ktoś już, nie wiem, jakimiś metodami no doszedł do tego, kto może takie informacje stamtąd wyprowadzać. I rzeczywiście doszło do zwolnienia tam z Greenpeace'u jednej osoby. Czyli ale mówię, to jest wszystko na zasadzie takiej, że mąż, ja nie znam dokładnego źródła, mąż tylko jak przyszedł, to powiedział, że taką ma informację, że ta osoba już
nie jest w Greenpeace'ie, że ktoś ją zadenuncjował. Czyli podsumujmy, profesor Szyszko otrzymuje informacje z wewnątrz Greenpeace'u, że jest tam cały budżet na to, żeby zniszczyć profesora Szyszko. To znaczy, Szyszko. Przepraszam, muszę uściślić. Mąż nie od tej osoby, która była w Greenpeace'ie i tę informację nie bezpośrednio mężowi, tylko przez jakiegoś pośrednika. Tak? Jest jakieś źródło, które informuje profesora Szyszko o tym, że jest ktoś uczciwy w Greenpeace'ie, że ta osoba, jak się zorientowała, o co chodzi i co oni mają robić, no to się nie mogła z tym pogodzić, jakby, bo mówi, że ja nie po to tu jestem, tak? Nie w takim celu tutaj się zaangażowałem. Tak, i rozumiem, że teraz już za dobrej zmiany polskie służby się tym zajmują i się okazuje, że ta osoba zostaje zwolniona z Greenpeace'u, czyli zamiast jak gdyby dociec prawdy, to... No ktoś tę osobę jakby wydał, tak? Że to ona te informacje wynosi. Jak pani to tłumaczy? Ja myślę, że mąż musiał bardzo mocno uderzyć w pewne interesy, tak? Ogromne, ogromne. Walcząc o Polski, na pewno chodziło o ogromne pieniądze, nie ulega wątpliwości, tak. Był znany z tego, że walczył właśnie o polską rację stanu do końca. 400 miliardów lasy państwowe, ile jakby znaczy, wyceniamy? Wartość... lasów naszych, państwowych, no to jest ponad 400 miliardów złotych. Nie wiem, czy na ten moment wiem, że taką kwotę, o takiej kwocie mówił mąż kilka lat temu. Natomiast tu chodzi o same lasy, tak? Ale pod lasami jeszcze są zasoby geologiczne, energetyczne. Czy dzisiaj także ktoś się zasadza? Ogromny majątek. Czy on jest zagrożony? Czy dzisiaj też, bo profesor Szyszko bardzo walczył o to, o lasy, sprzeciwiał się jakimkolwiek takim podchodom, które mogłyby być pierwszym krokiem do prywatyzacji lasów. Bardzo się sprzeciwiał temu, żeby lasy poszły do resortu rolnictwa. Dwukrotnie była taka już próba za życia męża i mąż jakby no, udało się mężowi powstrzymać ten pomysł. Natomiast jak widać, no, jest to jednak bardzo dla jakiejś tam strony ważne, bo w tej chwili lasy zostały i łowiectwo jakby wyodrębnione jako oddzielny dział. No i jest taka informacja, na razie no zobaczymy w formie plotki, że ma być umieszczony, lasy mają być w Ministerstwie Rolnictwa. Ale co by to, dlaczego to byłoby takie groźne? No to jest bardzo groźne. Po pierwsze, lasy są związane z przyrodą w ogóle, tak? Więc wyizolowanie jakiegoś segmentu z przyrody jest absolutnie nieracjonalne, nielogiczne i trzeba się zastanowić, po co to się robi. Tak. Druga sprawa jest taka, że komuś na tym zależało cały czas, żeby te lasy zdestabilizować, bo przecież były różne, prawda, żeby zabrać pieniądze i odbierano pieniądze lasom. Później chciano lasy gdzieś tam, prawda, umieścić te pieniądze, zabrać lasom i je dzielić, gdzieś tam do finansów publicznych przenieść, tak? Pamiętam, że mąż też bardzo to walczył, żeby do tego nie doszło, jakoś skutecznie, bo się udało, prawda? Natomiast no, jest to ogromny majątek. I cały czas są jakieś podchody. Teraz też. No mówię, są wyodrębnione lasy i łowiectwo jako oddzielny taki dział, tak? Który później będzie można przesuwać. Może w takim ministerstwie umieścić, a może w innym. No, las to klimat też, tak? Więc on absolutnie, jeśli chodzi o Ministerstwo Klimatu czy Środowiska, to jest jakby naturalne miejsce, żeby te lasy tam były. To są ogromne powiązania.
No jak można lasy wyodrębnić, prawda, z całej przyrody, oddzielić od parków narodowych, kiedy często sąsiadują, część, prawda, lasów jest, z części lasów, prawda, te parki były wyodrębniane. 40 bodajże, Natura 2000 przecież to są też, 40% Natury 2000 to są w lasach, tak? I teraz to się zabiera i jakby obcina się jakby wszelką łączność przyrodniczą z całym tym obszarem, prawda, przyrody polskiej, tak? No więc komu zależy na tym, żeby lasy tak wyizolować. Profesor Jan Szyszko bardzo walczył o polskie lasy, a z kolei ogromne, ogromne pieniądze, tutaj mające swoich przedstawicieli w Polsce, walczyły z profesorem Janem Szyszko. Pani redaktor, akcja tak naprawdę przeciwko lasom, żeby je zdestabilizować, żeby je sprywatyzować, żeby zrobić z nich spółkę Skarbu Państwa i tak dalej, to jest to już tak naprawdę od 89 roku tak naprawdę. To nie jest to, że to naraz w pewnym momencie. Tam te pomysły na to, żeby coś z tymi lasami zrobić, to były już od początku. Przecież pamiętam, jak mąż był ministrem środowiska w rządzie pana premiera Buzka, to przecież tam pan Balcerowicz wyszedł właśnie tak ad hoc z propozycją, żeby zrobić z lasów spółkę Skarbu Państwa. I wtedy mąż bardzo się sprzeciwił i ostatecznie wygrał tą potyczkę, że tak powiem, bo jednak to nie przeszło. A teraz się wraca do tych pomysłów? Natomiast się wraca i zresztą to jest taki krąg bardzo już szeroki, bo robi się teraz wszystko, no, wykorzystuje się do tego też internet, prawda, gdzie są różne przekazywane w internecie do społeczeństwa, żeby doszły różne takie informacje negatywne o lasach. Tak? Nieważne, czy jest to prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, bo to jest bardzo trudno później z tym walczyć, tak? Jak się nie ma jeszcze dostępu do środków masowego przekazu. Ja pani przeczytam, zacytuję. To jest taki jakby instruktaż, jak postępować, żeby pokazać negatywnie lasy państwowe przed społeczeństwem, żeby społeczeństwo negatywnie zaczęło postrzegać lasy państwowe. Instruktaż od kogo? Tak, no właśnie nie wiemy kto, tak? Bo to wiadomo, jak w internecie ktoś pisze, jakiś tam pseudonim jest, jakaś, nie wiemy konkretnie osoby. Proszę posłuchać. Aby przeforsować postulaty przyrodnicze i organizacyjne, trzeba wcześniej mieć lasy państwowe rozmiękczone i z obniżonym morale, rozprzężone wewnętrznie. Utrwalajmy obraz zblatowania lasów państwowych z najbardziej obskuranckimi i czarnosecinnymi elementami obecnej władzy. To spowoduje taki spadek akceptacji społecznej dla lasów państwowych, że w momencie przesilenia politycznego, które prędzej czy później nastąpi, będzie społeczna akceptacja do zmian naprawdę głębokich. Czym bardziej podłe i zepsute twarze reprezentujące lasy państwowe, tym łatwiej wzbudzić społeczne nastroje niechętne lasom państwowym. Nic gorszego, jak eleganccy, inteligentni i sympatyczni leśnicy robiący profesjonalną robotę. Czyli profesor Szyszko przeszkadza. Bardzo. Bardzo. Przygotowanie lasów pod prywatyzację, wyłuskać lasy z klimatu i niech sobie w rolnictwie czekają na prywatyzację. Jak pani myśli, jak takie... Kto inspiruje takie... No, myślę, że to jest pewne lobby, tak, które bardzo chciało prywatyzacji lasów. Wiemy, że i jeden z prezydentów kiedyś, prawda, obiecał te lasy, że tam... Bronisław Komorowski. Tak, tak, tak. Mhm. Także no, cały czas te lasy są takim obiektem pożądania. W związku z tym nie mają spokoju. Nie mają spokoju. No, jak do tej pory dzielnie się bronią, tak? I społeczeństwo bardzo pozytywnie postrzega lasy.
i tą formę zarządzania. Ja zresztą muszę powiedzieć, że no, bardzo dziękuję i panu ministrowi Michałowi Wosiowi, jak był ministrem środowiska. Byłem, tak, już nie jest, natomiast wypowiadał się na temat obecnej formy zarządzania lasem i tak dalej. Był absolutnie przeciwnikiem prywatyzacji lasów i o tym mówił wprost. Odważnie i już go nie ma. Bardzo dziękuję panu ministrowi za taką postawę. Minister i za Michał to, że, Woś, tak? że pan minister Woś, tak. Który tak. jest teraz, teraz w tej chwili jest w Ministerstwie Sprawiedliwości wiceministrem, tak, po tych reorganizacjach. Musiał oddać resort, bo zabrano Solidarnej Polsce jeden resort. I jest pan Edward Siarka jako w randze wiceministra, któremu podlegają lasy. No lasy to nie tylko taka czysta gotówka i wielki kapitał Polski, ale też kolejna taka sfera generująca pieniądze, to jest pochłanianie CO2 i też tak, oczywiście. Lasy są związane z jakąś szansą na ocalenie polskiego węgla, co nie wiadomo, czy też nie jest już przesądzone niestety. Tak, do mąż, zresztą ostatnia męża książka, którą prezentował w Sejmie na konferencji prasowej na 2 dni przed śmiercią, właśnie dotyczyła między innymi właśnie lasów i pochłaniania tych kilkudziesięciu lat badań w Tucznie nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez lasy. I był to bardzo ważny argument w negocjacjach na arenie międzynarodowej. Zresztą sukces porozumienia paryskiego, to był tak naprawdę, to był wielki sukces polskiego rządu i polskich delegacji, której przewodniczył mąż. I to, że to porozumienie paryskie pozwoliło, prawda, na to, żeby ostateczny wynik tego porozumienia był właśnie taki. Przecież za tym opowiedziało się prawie 200 państw świata. Łącznie z krajami Unii Europejskiej i Niemcami, i Holandią, prawda, i Francją, i Rosja, i Chiny, i Japonia, i kraje arabskie. I proszę zauważyć, że tam nie ma mowy o dekarbonizacji, absolutnie. Tam jest mowa o tym, żeby oczywiście zmniejszyć tą emisję, ale każdy kraj ma sam jakby zadecydować, w jaki sposób będzie dochodził do tej neutralności klimatycznej i nie ma tu w ogóle mowy. Warunki każdego kraju są inne. I nie chodzi o emisję CO2, ale o bilans, czyli ale absolutnie emisję i pochłanianie. Tak. I tam właśnie znalazły się lasy jako element pochłaniania. Jako ten element bardzo ważny pochłaniania. A to są ogromne pieniądze, dlatego ogromne że pieniądze. Są wielkie kary za tak. emisję dwutlenku węgla. Dlatego próbuje się zamknąć między innymi polskie górnictwo. No jest to bardzo bolesne, dlatego że to jest ogromny polski skarb, tak? Bo to jest naprawdę ogromny majątek. Nasze bezpieczeństwo energetyczne. Ale właśnie do tego zmierzam. Bezpieczeństwo energetyczne polega na tym, że się ma zasoby energetyczne. I jak ja słyszę, że to bezpieczeństwo energetyczne ma nam zapewnić, nie wiem, elektrownia jądrowa, czy gaz, który mamy gdzieś tam z drugiej półkuli, prawda, transportować i tak dalej. No to ja pytam, nie mamy surowca. Też musimy zdawać sobie sprawę, w jakim świecie żyjemy. Są różne lokalne niepokoje na świecie. My nie możemy mieć i nie mamy takiej stuprocentowej gwarancji, że ten gaz dotrze do nas na czas, że on będzie. A jeśli chodzi o elektrownie atomowe, jądrowe, to przecież o tym się nie mówi, ale po pierwsze nie mamy paliwa, nie mamy technologii, a po drugie trzeba gdzieś składować te radioaktywne odpady, które się kilkaset lat rozkładają. I to nie ma nic wspólnego z ekologią.
Ja stwierdzam, i mąż tak mówił, że ekologiczny naprawdę, węgiel jest ekologiczny. Dlatego, że są metody spalania węgla, które mogą doprowadzić do tego, że ta emisja będzie mniejsza i już się je też wprowadza. Tak? Do tego lasy, pochłanianie, również gleby. Więc my mamy możliwość zbilansowania tego na przestrzeni jakichś tam, prawda, iluś tam lat, bo porozumienie paryskie nie daje konkretnego roku, w przeciwieństwie do tego, co chce robić Unia. Tak? Porozumienie paryskie mówi o końcu wieku. O końcu wieku, a nie o rok 2030 czy 2050, tak? Czy doczekamy się katalogu strat, które spowodowała Komisja Europejska w środowisku w Europie? Mąż uważał, że powinien polski rząd to zrobić, żeby opracować taki katalog strat w zasobach przyrodniczych spowodowanych decyzjami Komisji Europejskiej. Bo one są ogromne. Od rozpudy, Browsk, Hajnówka, Białowieża, trzy nadleśnictwa, które są właściwie teraz, to jest obraz księżycowy. Ale też w innych miejscach mamy straty ogromne, o których pamiętam mówił pan profesor Niżnikowski. Mówił o stratach, bo to jest specjalista od hodowli. On mówił, jeśli chodzi o wypas w górach, jakie tam są straty. Już jeśli chodzi o rośliny, które już bardzo rzadkie, które poprzez decyzję Unii Europejskiej, bo myśmy jakby odstąpili od dotychczasowego naszego systemu, prawda, wypasu. I w którymś z programów mówił o tym pan profesor Niżnikowski. Tam również to są już nieodwracalne straty. I to nie tylko w Polsce mamy, również w innych krajach. Wiem, że też i Czesi mają takie, ale no, pilnujmy swoich spraw. Polski rząd powinien zebrać te informacje i jako katalog tych strat spowodowanych decyzjami Komisji Europejskiej, przedstawić Unii Europejskiej, jakie my mamy straty w zasobach przyrodniczych. Profesor Szyszko dzień przed śmiercią napisał pismo. O tym porozmawiamy w następnym programie. Zapraszam Państwa za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, serdecznie dziękuję za rozmowy i za zainteresowanie tym dorobkiem męża. Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. To ja bardzo dziękuję za to, że zechciała Pani przyjść do studia i za profesora, za to, co zrobił dla Polski. Dziękuję. To jest wojna gospodarcza. Powstaje bardzo dużo takich bojówek, tak zwanych ekologicznych. Jedną z takich bojówek chyba ma organizacja WWF.